Lords of Love. Organizatorka tego koncertu, Maggie Habieda. Witamy Ciebie serdecznie. Dobry wieczór. Trochę głośniej. Co tam? Dzisiaj nie jadła Maggie? Taka słabiutki. Długo jechałam do studia. A długo jechałaś, tak? Yeah. Ale dojechałaś, to jest najważniejsze. Autostrada zamknięta. O, to rzeczywiście. Autostrady dzisiaj dojechać tutaj do Toronto było tragedią. Ja musiałam naokoło też jeździć w prawie zamiast do Toronto, to mnie skierowano w stronę Hamilton. No, to ładnie było. I mamy gościa z Polski bezpośrednio, który przyjechał właśnie na zaproszenie Maggie, tak? Tak, Iwan Komarenko. Właśnie, jest z nami, który dawno, dawno u nas nie był, ale często tu bywa w Kanadzie. Witam wszystkich serdecznie. Tak, rzeczywiście ostatnio byłem w Radio Polonia chyba w 2012 roku, czyli 8-7 lat temu, tak. No i teraz przyjechałem na zaproszenie Maggie, ponieważ jestem takim talent director, czyli tym dyrektorem od talentów, który wyszukuje te talenty na całym świecie. A oprócz tego przyjechałem nie sam, dodatkowa informacja, bo przywiozłem ze sobą bardzo zdolną dziewczynę z Sosnowca, Elizę Wietrzyńską, która będzie reprezentowała Polskę. Wow, no to się ładnie składa. A ty też będziesz występował na tym koncercie? Ja będę występował na gali. Czyli po koncercie takim głównym będzie gala dla wszystkich gości. Goście zostają, dalej się bawią w holu i ja gram swój koncert, tak. No może posłuchamy, jak nie będziesz na koncercie, tylko na gali, jedną z twoich piosenek, którą mamy tutaj w studio, Czerwone Wino. Wow, to zaskoczyliście mnie, w ogóle tym wyborem, ale piękny utwór. Piękny. Tak, jak najbardziej. No to posłuchamy i powrócimy do rozmowy. Dobrze. Czerwone wino zaśpiewał gość studia, Iwan Komarenko, który jest z nami tutaj. Powiedz coś o tym koncercie, który będzie już 20, czyli w następną niedzielę. A to powie Maggie, tak? Ja myślałem, że on to powie. Właśnie akurat ja bym chciał, żeby powiedziała o tym Maggie, bo ona już z tymi ma... Bo ja miałem kontakt z Elizą, bo Eliza jest z Polski. Ja rezyduję głównie w Polsce, jakby, nie? Natomiast reszta jest bardzo, bardzo zbliżona do Maggie, bo część z nich gdzieś tutaj w Stanach, część z nich już w Kanadzie, więc ona z nimi ma lepszy kontakt. Maggie, może powiedz, kto reszta gwiazd.
artystów. Tak. Bardzo utalentowane gwiazdy. Jest Roberta z Kanady, ma tylko 10 lat. Michel Arencibia z Kuby. And Ben Parag Guyana. I Bikem z Nigerii. No. Taka czołówka, no, czołówka, jak to się mówi, międzynarodowa. No, czyli to czym jest, to co tworzy definicję Colors of Love. Tak. Jak najbardziej. Ale są jeszcze bilety Maggie do nabycia? Jeszcze kilka zostało. Kilka zostało. Ale tylko kilka. Ale kilka. Gdzie można je nabyć? To jest koncert, koncert i gala. Mm-hmm. Two for one, można tak two powiedzieć. Ale to można rozdzielić, czy nie? Czy nie. Koncert z galą? To czyli jest po prostu później przyjęcie, tak? Później zaraz przyjęcie po koncercie. W teatrze. No w teatrze, to tam tak. Mają takie pomieszczenie, że można zrobić galę? Atrium. Tak? Tak, tak, tak. Bo, a poza tym no, gala też ma ten taki duży plus, że goście, którzy przyjdą i będą oglądali na sali tych artystów, na gali będą mogli podejść do nich, zrobić z nimi zdjęcia na ściance, prawda? Porozmawiać z nimi. Tak. Ja będę grał, występował na tej gali, będzie poczęstunek, będzie też zabawa, ludzie będą mogli tańczyć na przykład do mojej muzyki. Może któryś z tych gwiazd, któryś z tych artystów zechce na przykład wykonać jeden z dodatkowy jakiś utwór, dodatkowy swój utwór, tak. Utwór. Także będzie naprawdę super zabawa. Uważam, że nie wolno przegapić gali. Broń Boże, tak. I zaczyna się to o której godzinie? Koncert o 6:30, a gala o 8:00. I nie wiadomo, kiedy się skończy ta gala. Nad ranem może. To jest niedziela wieczorem. To byłoby fajnie, to by oznaczało, że wszystko się udało. Sukces totalny. Dobrze. W takim razie widzimy się już za tydzień w niedzielę o godzinie 6:30 na koncercie. Ten koncert będzie gdzie? Brampton? Rose Theater. Ta. I gala też będzie tam. Tak, w tym jest. Rose Theater. Tak. Gośćmi studia była osoba, która organizuje ten koncert Colors of Love, czyli Maggie Habieda. No i piosenka z Polski Iwan Komarenka. Mówiłeś wcześniej, że tą Elizę ty zapraszałeś tutaj, tak? Po raz pierwszy. Ona tak. Po raz pierwszy przyjeżdża tutaj. Po raz pierwszy, tak. Nie udało nam się skontaktować, jakieś problemy były techniczne, ale mamy jeden utwór w jej wykonaniu. Super. Może posłuchamy. Oczywiście, koniecznie. A gośćmi studia byli organizatorka koncertu Colors of Love Maggie Habieda i gość studia z Polski, znany tutaj też, Iwan Komarenko. Dziękujemy. A my posłuchamy Zielone Światło, tak? Tak. Taki Eliza tytuł. Wietrzyńska, tak. W wykonaniu Elizy. Eliza, dokładnie. Podróż, którą w myślach mam.
Życie wśród wielu gwiazd daje nam z nieba znak. Daj mi tylko czas, jedną chwilę. Chcę bawić się do Radio Polonia Toronto. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie polskie słowo, piosenka i humor znajduje wdzięczny posłuch. Reklama, reklama,